Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mobilnego grania. Dzisiaj pogramy sobie w gierkę o tytule Catapult King. Darmowa gra, bardzo fajna, wciągająca, coś jak Angry Birds w 3D. Fabuła jest bardzo prosta, jakiś tam zły smok uprowadza księżniczkę, my tą księżniczkę próbujemy odbić, natomiast na drodze stają nam wysłannicy tego smoka, tacy żołnierze przypominający żołnierzy rzymskich. Mamy do dyspozycji katapultę ze zwykłymi, nazwijmy to pociskami, z pociskami magicznymi. Możemy tą katapultę sobie także regulować. Generalnie chodzi o to, żeby w iluś tam trafieniach zniszczyć taki obiekt, który stoi nam na drodze. Jak widzicie, możemy sterować katapultą na boki oraz regulować siłę naciągu. Później będzie też możliwość regulacji góra-dół. Oj, proszę, chyba dobre trafienie będzie. Tak. Został nam jeszcze jeden, co prawda. Dobra. Trzeba ponowić próbę. Jeszcze raz. Tym razem pójdzie lepiej, zdecydowanie. O, proszę. Jedno trafienie. I chyba po sprawie, chociaż jeszcze nie do końca. Jak widzicie, wszystko jest trójwymiarowe. No i ta gra potrafi przyciąć na takich słabszych tabletach. Zobaczmy, czy tu jeszcze gdzieś nam ktoś został. Aha, mamy koniec. Dobra. W tą grę powiem wam, że grałem już ponad rok temu. Jest wciągająca, poziomy się naprawdę różnią. Co chwilę mamy inne wyzwania. O właśnie, widzicie, rozpoczyna się level. Mamy pokazane, gdzie ci goście stoją, jak ich najlepiej ugryźć. Czasami jest naprawdę trudne. Widzicie, w tym momencie mam katapultę bardzo, bardzo blisko. To nie powinno być trudne. Tak więc dajemy na maksa. Proszę bardzo. I cała wieża się składa jak domek z kart. Tam został tylko jeden gość tutaj z boku. Zaraz go sobie delikatnie usuniemy. Okej, okay, tylko żeby nie przesadzić. I wystarczyło, proszę bardzo. I kolejny poziom, widzicie, gra się bardzo szybko. Czasami warto użyć magii, czasami warto ją zachować na kolejne etapy. Oczywiście są reklamy, jak to w grach darmowych, ale mimo wszystko gra się świetnie. Powiem wam, że jeden z najlepszych tytułów, jakie dane mi było poznać, pograć na takich tabletach. Gra naprawdę, która się nie nudzi. O, widzicie, w tym momencie dostaliśmy już możliwość regulacji nachylenia góra-dół. To oczywiście wpływa na tor lotu. Tam mam taką wysoką wieżę, trzeba będzie ją zdemolować. O, właśnie, udało się. Ten poszedł, tu jeszcze został jeden i tu został jeden. Zaraz się nimi zajmiemy. Teraz troszeczkę obniżę i będziemy celować w tego gościa. Dobra, jednego mamy załatwionego. Podniesiemy troszeczkę wieżę i będziemy atakować tego tutaj. Mam nadzieję, że doleci. O, doleci. Pięknie. I gotowe. Kolejna plansza. I kolejna konstrukcja. Jeśli chcemy, możemy użyć sobie magii. Potem będziemy mieli też inne pociski robiące różne fajne rzeczy. Natomiast taką magię możemy sobie użyć w każdym momencie gry. OK. I odpalamy z tornadem. Zobaczcie, jak to będzie działać. Generalnie jedna wielka demolka. Bardzo fajna opcja. I mamy po sprawie. Oczywiście tej magii mamy ograniczoną ilość, więc lepiej to sobie zachowywać na takie trudniejsze plansze, z którymi nie możemy sobie poradzić. Generalnie gra wykonana super, grafika jest niezła, potrafi przyciąć na tabletach takiej słabszej klasy. Natomiast gra jest bardzo wciągająca, darmowa i warta polecenia.
Tak więc, moi drodzy, jeśli ta gra Was zainteresowała, spodobała się Wam, to na pewno warto sobie ją ściągnąć i samemu przejść parę leveli. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!